Wydawnictwo Agora zaprasza do wysłuchania książki Artura Górskiego pod tytułem Gangi Izraela. Czyta Bartosz Głogowski. Od autora. Pierwsze skojarzenia związane z Izraelem? Ortodoksyjni Żydzi modlący się pod ścianą płaczu, drzewka oliwne w ogrodzie sprawiedliwych Jad Waszem, może martwe, w którym ponoć nie da się utonąć rolnicze kibuce, piękne młode kobiety w mundurach izraelskiej armii, czy parady LGBT w liberalnym Tel Awiwie, mieście, w którym ponoć mieszka mniej Żydów niż w Nowym Jorku. Inne skojarzenia? Mojżesz, król Dawid, Jezus, premier Ben Gurion, pisarz Amos Oz, żona Lota zamieniona w słup soli. I Albert Einstein, który miał zostać prezydentem Izraela, ale w końcu uznał, że to robota nie dla niego. A w ostatnich latach Lior Raz, czyli Doron, główny bohater świetnego serialu Fauda. Serialu, który opowiada o służbach specjalnych działających pod przykryciem w środowisku palestyńskich terrorystów. Serial jest bardzo popularny na całym świecie, także w Polsce, czego dowodem jest to, że powstały już jego cztery sezony i prawdopodobnie na tym się nie skończy. Jak na tak mały kraj, 14 razy mniejszy od Polski, całkiem niemało tych skojarzeń. Wszystko to i prawda, i nieprawda. Podczas jednej z wizyt w Tel Awiwie poznałem Mikiego, Żyda, którego rodzina przybyła do Izraela z Kenii. Miki to człowiek na poziomie. Ma dużą wiedzę i chętnie opowiada mi o historii swojego kraju. Przyznaję, nie wiedziałem, że Żydzi mieszkają też w głębokiej Afryce. Sądziłem, że większość obywateli Izraela wywodzi się z Europy Środkowej, aż a reszta to Mizrachijczycy z północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Mówię o tym Mikiemu. W Polsce też byli Żydzi? zareagował Zdębiałem zacząłem opowiadać o tragicznej historii II wojny światowej. Owszem, miał świadomość, co się wtedy działo, ale nie kojarzył tego z konkretnymi miejscami czy z określonym odłamem społeczności żydowskiej. W naszej rozmowie nie padło słowo holokaust. Miki znacznie więcej wiedział o prześladowaniu Żydów choćby w Jemenie. Zrozumiałem po jakimś czasie, że Izrael po prostu się zmienia, a retoryka syjonistyczna, czyli wywodząca się z naszej części Europy, już nie jest dominująca. Napływ ludności z krajów afrykańskich nie tylko zmienił kuchnię Izraela, kawioru czy karpia po żydowsku w Izraelu raczej nie uświadczycie, natomiast hummus czy falafel jest dostępny na każdym kroku. Zmienił też świadomość, czym jest żydostwo. Od innego usłyszałem... Nie mów o mnie Żyd, jestem Izraelczykiem, a nie Żydem. Wspomniane kibuce, wymysł syjonistów, wzorowany na radzieckich kołchozach, też już znikają ze społeczno-gospodarczej mapy Izraela i tak naprawdę przetrwały jedynie w powieściach Amosa Oza. W takim właśnie tyglu społecznym i mieszance idei musiało się pojawić to, co zazwyczaj zjawia się w warunkach chaosu i zmian mafia i szybko urosła do wielkich rozmiarów stając się może nie znakiem firmowym Izraela ale na pewno jedną z największych zmur tego kraju mafia nie odróżnia ortodoksów od sionistów nie dzieli ludzi na białych i tych o ciemniejszej karnacji możesz nosić jarmułkę a możesz świecić łysiną ba nie musisz być żydem możesz być arabem bo jaka to różnica bo żeby być członkiem mafii ważne jest żebyś umiał posługiwać się bronią, miał łeb na karku, nie pękał na widok policji i lubił pieniądze. Amerykański publicysta Tak Seyo napisał, że Izrael przestał być ambasadą starej Europy na Bliskim Wschodzie, a stał się czymś pomiędzy libańskim targowiskiem a dyskoteką w Moskwie. To idealna gleba, by rozkwitała przestępczość. Prolog. Piątek, a do tego trzynastego, okazał się wyjątkowo pechowy dla Alego Dżarusiego. Nocą, a raczej wczesnym rankiem, ten pięćdziesięcioletni gangster, jeden z najważniejszych bosów podziemia kryminalnego w Izraelu, rozstał się ze światem. Jak na mafioza przystało, nie zmarł w swoim łóżku, otoczony kochającą rodziną, ale zabójca zastrzelił go na jednej z ulic miasta Ramla w pobliżu meczetu. Zdążył jeszcze trafić na stół operacyjny szpitala Shamir Medical Center, ale lekarzom nie udało się uratować jego życia. Jarusi był kimś więcej niż znanym bandytą. Był celebrytą, który wystąpił nawet w jednym z odcinków popularnego serialu dokumentalnego True Face, emitowanego przez telewizję Channel 13. To tam padły złowróżbne słowa bossa – nikt nie zostaje zabity bez powodu. Dlaczego więc on został zastrzelony? Informacja o śmierci szefa klanu Jaruszych, jednej z najpotężniejszych organizacji przestępczych kraju, złożonej z izraelskich Arabów, była główną wiadomością tego dnia. Jaruszy, choć miał na koncie wiele grzechów, uchodził jednocześnie za faceta, który chętnie podejmuje się mediacji między zwaśnionymi grupami przestępczymi i w jakimś sensie sprawuje kontrolę nad izraelską ośmiornicą. Jeśli ktoś mógł zapobiec jakiemuś konfliktowi, to tą osobą był Ali Jarushi i policja doskonale o tym wiedziała. Dlatego śmierć Bossa musiała poruszyć wielu członków izraelskiego podziemia kryminalnego i tych starszych, którzy albo zeszli ze sceny, albo szykowali się na gangsterską emeryturę, i tych, których można by określić mianem młodych wilków. Z pewnością wiadomość o zabójstwie dotarła do Iczhaka Abergila odsiadującej wyrok wielkiej legendy izraelskiej mafii. Kto wie, być może kadisz za duszę zmarłego odmówił także słynny weteran gangsterskich porachunków, Zef Rosenstein, człowiek na którego przeprowadzono kilka zamachów, a on wciąż wychodził z nich cało. Tym razem to jeszcze nie ja. Mógłby pomyśleć Shalom Domrani, szef potężnego gangu z południa kraju, Uważany za jednego z najbliższych sojuszników klanu Jarushich. Bos, który, jakby to napisał poeta, kulom się nie kłaniał, choć nie jeden zamach na niego przeprowadzono. Wiele do powiedzenia o zabitym miałby też pewnie Felix Abudbul, przedstawiciel najstarszego pokolenia mafiozów z Ziemi Świętej, ale on akurat trafił w zaświaty na wiele lat przed Alim. Zastrzelił go cyngiel, który wytropił Abutbula w czeskiej pradze. Ciekawe, czy stary Abudbul byłby zdumiony, gdyby się dowiedział, że jednym z tych, którzy zostali aresztowani w sprawie zabójstwa Alego Jarusiego, był przedstawiciel młodego pokolenia Abu Avi. Awi. I czy uznałby to za błąd, że miał on cokolwiek wspólnego z zabiciem człowieka, który starał się łagodzić wszelkie konflikty w izraelskim półświadku? Może odetchnąłby z ulgą, gdy prokuratura w końcu uznała, że. Dowody na udział a w jego spisku są zbyt słabe, aby akt oskarżenia utrzymał się przed sądem. W tym miejscu należy koniecznie napisać: Klan Dżaruszych, choć wywodzący się z Arabów, którzy przybyli z Libii, zawsze utrzymywał z Żydami bardzo dobre stosunki. Trzeba pamiętać bowiem, że Ramla, czyli matecznik klanu, to miejsce naznaczone trudną historią. Tuż po powstaniu państwa Izrael Żydzi wypędzili z miasta Arabów, prowadząc całe rodziny w upale i bezlitosnym słońcu do Ramalach. Wiele osób nie przeżyło tego marszu. Krytykowane przez społeczność międzynarodową władze Izraela tłumaczyły, że to był czas wojny z Palestyńczykami, i taka decyzja była wymuszona względami strategicznymi. Ale z biegiem lat Arabowie wracali do Ramli i często okazywali Żydom swoją niechęć. Tymczasem rodzina Jaruszych postanowiła chronić Żydów przed arabskimi atakami, narażając się na niechęć z ich strony. Zyskali za to przychylność nowych sąsiadów. Dlatego nawet przedstawiciele władz izraelskich, przynajmniej na niższych szczeblach, przyznawali, że klan Jaruszych nie zawsze zakłóca porządek publiczny, a czasami służy dobrej sprawie. I klan umiał to wykorzystać. W materiałach na temat zabójstwa Jarushiego dziennikarze bardzo akcentowali silne związki mafijnego klanu z politykami, a konkretnie z partią Likud, czyli formacją premiera Binjamina Netanyahu. W 2017 roku prowadzone było postępowanie w związku z zarzutami korupcyjnymi wobec pochodzącego z Maroka Davida Bitana, jednego z liderów tej partii. Okazało się bowiem, że polityk miał spore długi. 16 milionów szekli. Nie był w stanie ich spłacać i z pomocą pospieszył mu jeden z prominentnych członków klanu, Husam Jarushi. Zaoferował pożyczkę, a ten nie odmówił i, jak twierdzą media, przytulił milion szekli. Bitan mafii też nie był w stanie zwrócić pieniędzy, więc padła propozycja, że dług zostanie umorzony w zamian za drobne przysługi. Na przykład za pomoc w przeforsowaniu pewnych regulacji prawnych, na które Bitan jako członek Knesetu ma na pewno wpływ. A jeśli nie na regulacje parlamentu, to przynajmniej na życzliwość polityków szczebla lokalnego, decydujących o rozmaitych zamówieniach publicznych. To na nich tak bardzo wzbogaciły się włoskie grupy przestępcze, od Camorry po Ndranghetę. A tak się składa, że rodzina Jarushich, jak wiele grup o charakterze mafijnym na całym świecie, postanowiła ostro wejść na rynek deweloperski. Najbardziej interesowały ją tereny w takich miastach jak Ramla, Lod, Rechowot czy Rishon-Lecion. A wiadomo, że bez życzliwości władz lokalnych nie ma co marzyć o budowaniu z rozmachem. Tak się składa, że kiedyś zastępcą burmistrza we wspomnianym Rishon-Lecion był właśnie Bitan. Był też szefem Komitetu Budownictwa i Planowania we władzach tej miejscowości, więc sprawy budowy osiedli nie stanowiły dla niego żadnej tajemnicy. Gdyby Bitan nie był ważnym politykiem, ale na przykład drobnym przedsiębiorcą, który popełnił nieostrożność i skorzystał z gangsterskiej bankowości, sprawa skończyłaby się zapewne tak zwaną wycieczką do lasu. Tam delikwent z pistoletem przy skroni zostałby przekonany by zwrócił dług, i to powiększony, powiedzmy, o 100%. Na szczęście dla Bitana lasy w Izraelu występują tak naprawdę jedynie w Galilei, czyli na północy, a poza tym, polityk w kieszeni to zawsze mocny atut w mafijnym biznesie. Korupcyjny skandal był wielki, media się licytowały, jak szybko Bitan zrzeknie się mandatu poselskiego, a jednak jest jego członkiem do dziś. Piszę to w styczniu 2024 roku i pracuje w kilku komisjach parlamentarnych. Wróćmy do Jarusiego. On wiedział, że wojna arabsko-żydowska, choć to z nią kojarzy się życie w Izraelu, tak naprawdę nikomu się nie opłaca. Wychodził z założenia, że to, co jest na pierwszych stronach gazet, nie ma prawa być rzeczywistością izraelskiej mafii. Jeśli żydowscy i arabscy gangsterzy będą współpracowali, wówczas będą kontrolować cały kraj. Zarobią też fortunę w różnych miejscach na świecie. Wystarczy tylko dobrze żyć z innymi grupami przestępczymi z kolumbijskimi kartelami kokainowymi, z salwadorskimi Sicarios, z nowojorskimi gangami typu Gambino i Genoveze, czy rosyjskimi mafiozami zwanymi Worami w Zakonie. Dlatego pewnie wielu wspomnianych wyżej bosów nie zrozumiało tego, co się stało. Choć przecież każdy z nich w ciągu wielu lat gangsterskiej kariery polował na konkurencję i sam był zwierzyną łowną. Jak to w mafii? Przynajmniej izraelskiej, nieco bardziej brutalnej niż większość zorganizowanych grup przestępczych w innych krajach świata. I to jest opowieść o nich, o bosach, którym udało się zamienić życie w ziemi obiecanej w koszmarny sen. Rozdział pierwszy: Bombą w Wilka. Jeśli wierzyć twórcom izraelskiego kina, tamtejsza gangsterka składa się głównie z fajnych, przyzwoitych facetów. Wprawdzie trafiają się z ze skłonnością do nadmiernej przemocy zresztą takich można spotkać nie tylko w podziemiu kryminalnym ale większość to porządne chłopaki tacy jak Steve i Chuma z popularnej komedii Maktub. Wyreżyserowanej przez Odeda Raza. Steve i Chuma pracują dla dość groteskowego bosa Elka Slassiego i specjalizują się w wymuszaniu haraczy od restauratorów. Knajpy były zawsze oczkiem w głowie bandytów. Albo brali je pod rzekomą ochronę, czyli pobierali spore pieniądze za to, że nie będą przewracać stolików na gości i demolować barów, albo zakładali własne restauracje. I nie wymyślili tego ani Polacy, ani Izraelczycy. Wracając do Stevea i Czumy. Nawracają się pod wpływem zamachu bombowego, z którego cudem wychodzą żywi. Postanawiają, że od tej pory staną się rycerzami jasnej strony mocy. Będą wyciągać z jerozolimskiej ściany płaczu kartki z prośbami do Boga i w jego imieniu pomagać tym, którzy pomocy najbardziej potrzebują. Czyli przed nimi wielka praca, bo w szczelinach Świętego muru znajdują się dziesiątki tysięcy takich kartek. Niestety takie rzeczy tylko w filmie. Rzeczywistość wygląda bardziej ponuro. Zef Rosenstein, znany bardziej jako wilk, urodził się w 1954 roku w Jafie, budował swoje przestępcze imperium przez lata. I na przełomie tysiącleci stał się jednym z najważniejszych bosów izraelskiego podziemia kryminalnego. Potęgę zbudował głównie, choć nie tylko, na handlu narkotykami, przede wszystkim ekstazji. Dostarczał je na rynek izraelski, a także amerykański, co za jakiś czas stanie się przyczyną zguby. Ale po kolei. Wiadomo, że tam, gdzie są sukces i wielkie pieniądze, tam pojawia się wroga konkurencja. Wilk wprawdzie pamiętał o tej zasadzie i z reguły starał się zawsze mieć przy sobie ochronę, ale jednak czuł się mocniejszy od przeciwników. 11 grudnia 2003 roku Bos udał się do swojego kantoru wymiany walut na ulicy Jechudy Halewiego w Tel Awiwie, czyli na tyłach modnego i gwarnego bulwaru Rothschilda. Jeśli gdzieś Tel Awiw przypomina Miami, to właśnie tam. Szeroki bulwar, na który cień rzucają potężne nowoczesne wieżowce i strzeliste palmy, przyciąga młodych ludzi, spędzających długie godziny w ogródkach zatłoczonych barów. Ulicą suną sportowe super samochody, z których płyną przeboje arabskiego Disco to najbardziej kosmopolityczna część izraelskiej metropolii. Gdy Rosenstein opuszczał swój kantor, okolicą wstrząsnął potężny wybuch. Ładunek, który był przeznaczony dla bosa, zabił trzy niewinne osoby i ranił kilkunastu przechodniów. On sam wyszedł z zamachu jedynie z niewielkimi obrażeniami. To była już siódma próba wysłania bosa w zaświaty. Na mieście zaczęło się więc mówić, że wilk ma do dyspozycji siedem żyć. Policja nie od razu była w stanie wskazać zleceniodawcę. Akurat trwała druga intifada i ataki terrorystyczne palestyńczyków w Izraelu były na porządku dziennym. Uznano jednak, że chodzi o mafijne porachunki. Dziennikarze nie mieli wątpliwości. Tego dnia narodziła się prawdziwa izraelska mafia. Co do tej tezy można mieć wątpliwości, tak samo jak trudno przyjąć zapewnik, że początek polskiej mafii to wydarzenia w podwarszawskim hotelu George gdzie w lipcu 1990 roku w wymianie ognia z policją zginął pruszkowski gangster Andrzej C. Szarak. Tworzenie się zorganizowanego podziemia kryminalnego to rozciągnięty w czasie proces, ale media lubią uproszczenia i nośne tytuły. Tak czy owak, zdarzenie to stało się impulsem, by zdecydowanie wzmocnić służby odpowiedzialne za walkę ze zorganizowaną przestępczością. I tak jak pięć lat po rozbiciu Grupy Pruszkowskiej powstało w Polsce Centralne Biuro Śledcze, tak pięć lat po zamachu na Rosensteina zaczęła działać jednostka Lachaw 433, Języki Ognia. Elitarna formacja wyspecjalizowana w tropieniu struktur mafijnych. Na początku XXI wieku izraelskie służby mundurowe miały problemy kadrowe. Wielu policjantów rozczarowanych niskimi pensjami i wyczerpującą pracą, rezygnowało z państwowej służby i przechodziło na drugą stronę, zostając ochroniarzami bosów. W Polsce też tak było. Przykład Krzysztof M. Fragles, antyterrorysta, który zamienił policję na grupę przestępczą z podwarszawskich marek. W 2003 roku zabili go policjanci, dawni koledzy ze służby. Komu mogło zależeć na śmierci Zewa Rosensteina, a raczej komu najbardziej, bo na brak wrogów nie narzekał. Śledczy doszli do wniosku, że po tak drastyczne środki mógł sięgnąć jedynie ktoś, kto dorównywał wpływami Rosensteinowi. Tak naprawdę tylko jedna osoba wchodziła w grę Itzhak Abergil. Potęga Abergila, czy raczej mafijnego klanu Abergilów, wywodzących się z marokańskich Żydów, sięga przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Wtedy to na przestępczą scenę Izraela wkroczył Jakow Abergil, najstarszy z czwórki braci. Na razie nie miał zamiaru przekazywać władzy swoim braciom, Itzhakowi, Meirowi czy Abrahamowi. Wierzył, że będzie żył długo, sprawując niepodzielną władzę nad syndykatem. Ale los, czy raczej konkurencja, widziały to inaczej. W 2002 roku Jakow zginął od kul prawdopodobnie innej mafijnej dynastii, czyli klanu Abu Bulów. Ta organizacja przestępcza należała do weteranów izraelskiej gangsterki, a jej lider, Felix, był bardzo szanowany w półświadku. Kiedy Abu Bulowie zorientowali się, że na mieście pojawiły się młode wilki, Także w postaci abergilów, choć nie tylko, które nie zamierzają respektować dawno ustalonej hierarchii ani reguł gry, sięgnęli po sprawdzone metody podporządkowywania sobie niepokornych. Abergilowie jednak nie zamierzali się podporządkować Abudbulom i tak zaczęła się wojna. Niecałe dwa miesiące po śmierci Jakowa został zastrzelony Felix Abudbul. Cyngiel poruszający się motocyklem dopadł go w Pradze. Pod kasynem w hotelu Royal na ulicy Naprikopie, należącym do Starego Bosa. Ta okolica to samo centrum Starej Pragi, niedaleko placu Wacława, gdzie czynsze są niebotyczne. Teraz na miejscu kasyna jest Hotel Friday, nie mający nic wspólnego z dawnym właścicielem. Izraelska policja nie miała wątpliwości. Egzekucja była odwetem za śmierć najstarszego z braci Abergilów. W każdym razie polowanie na gangsterów klanu Abudbulów i tych najważniejszych i żołnierzy było częścią tej samej wojny, którą Abergilowie prowadzili z Rosensteinem. Zef, podobnie jak Felix, należał do starszej generacji przestępców. Wydawało mu się, że świat jest już podzielony na strefy wpływów i nikt nie będzie próbował tego podważać. Tymczasem tacy gangsterzy jak Jakow Abergill nie dość, że nie respektowali zastanych porządków ani hierarchii, to jeszcze wchodzili w ich interesy, choćby w hazard, który od zawsze znajdował się pod kontrolą Rosensteina. A tu nagle pojawiła się konkurencja. Można więc powiedzieć, że Abu Bulowie i Rosenstein byli w tej wojnie sojusznikami, choć stali się nimi tak naprawdę w obliczu zagrożenia ze strony młodych. Policja ustaliła, że wyrok na Rosensteina zapadł podczas spotkania jego wrogów w Brukseli. Głównymi rozgrywającymi byli Itzhak Abergil oraz jego sojusznik Awi Ruchan. Ten pierwszy miał wówczas powiedzieć: „Jeśli chcesz uszkodzić Rosensteina, musisz mieć pieniądze. Tak się składa, że tych zamachowcom nie brakowało. Płynęły do nich szerokim strumieniem z wielu części świata. Rozdział 2. Salwadorscy sojusznicy Po śmierci Jakowa Abergila mafijne stery przejął Itzhak. Pod jego rządami klan rozkwitł, wchodząc we wszystkie rejony, jakie były akurat modne i jakie dawały olbrzymie zyski. Narkotyki, nielegalny hazard, wymuszenia rozbójnicze czy pranie brudnych pieniędzy. Rodzina Abergilów miała rozmach, więc szybko zaczęła zdobywać przyczółki w Stanach Zjednoczonych i w Meksyku. Oczywiście, aby funkcjonować na zagranicznych rynkach, klan musiał wchodzić w sojusze z tamtejszymi grupami przestępczymi, co oznaczało, że będą też wrogowie. Najbliższym sojusznikiem stała się amerykańska struktura znana jako Wineland Boys z Los Angeles. Początkowo znana jako Barrio 18, czyli gang z 18 ulicy, a groźnym przeciwnikiem meksykańska mafia. Amerykanie, czy raczej Salwadorczycy zamieszkujący USA, mieli rozprowadzać narkotyki Izraelczyków, co oczywiście wzbudziło sprzeciw tych, którzy uważali południowe Stany USA za swoje terytorium działania. Inna sprawa, że wojna Wineland Boys z Meksykanami nie zaczęła się wraz z pojawieniem się Abergilów w Kalifornii. W 1998 roku Meksykanie zamordowali niejakiego Tediego Lopeza, uważanego za twórcę Wineland Boys. Lopez został dźgnięty kilka razy nożem, gdy popijał piwo w nocnym klubie Baby Dose w Monterey Park. Wiadomo, że zabójcy wywodzili się z gangu Sureno, podporządkowanego meksykańskiej mafii. Tak naprawdę, Salwadorczycy mieli na pięku z Meksykanami od zawsze czyli od czasu, gdy zbiegli przed wojną w swoim kraju i próbowali rozpocząć nowe życie w Stanach. W Salwadorze nie czekało ich nic dobrego. Kryli się po lasach przed przymusowym wcieleniem do rządowej armii, a tam trafiali pod skrzydła partyzantów. Ci zaś uczyli ich posługiwać się bronią palną, czy kryć przed przeciwnikiem, generalnie pokazali im, jak przetrwać w ekstremalnych warunkach. W Stanach asymilowali się z wielkim trudem, o wiele gorzej niż Meksykanie, którzy patrzyli na nich z góry i upokarzali przybyłe okazji. Tak to wyglądało w latach osiemdziesiątych XX wieku. Genezę salwadorsko-meksykańskiego konfliktu w świecie przestępczym znakomicie opisali dwaj reporterzy. Oskar Martinez i Juan Jose Martinez, autorzy książki Młody z Hollywood. Wydawnictwo Filtry przełożył Tomasz Pindel. Oto fragment rozdziału opowiadającego o tym, jak wyglądała edukacja imigrantów. Już same lekcje były dla skołowanych Salwadorczyków prawdziwą torturą. Chłopcy grali w baseball, futbol amerykański albo four corners, czyli gry dla przyjezdnych niezrozumiałe. Inni, w tym przedstawiciele wcześniejszych fal migracji, na przykład Meksykanie. Organizowali się w grupy, bili się i wypracowali skomplikowany system porozumiewania się gestami. Należeli do czegoś, czego Salwadorczycy dotąd nie znali: do gangów, pandii. Było ich wiele i były najróżniejsze. Szkolne łazienki i korytarze były oznaczone niezrozumiałymi symbolami sygnalizującymi obecność tego czy innego gangu. Wyjście ze szkoły i powrót do domu to był jeden wielki chaos. Trzeba było wiedzieć, którędy iść, bo inaczej można było wkroczyć na zakazany teren i oberwać. Członkowie Pandii zorientowali się, że nowi to idealne ofiary. Przyjezdni byli niezorganizowani, bardzo ubodzy, a przede wszystkim stanowili konkurencję. Salwadorczycy zagrażali monopolowi starych grup hispanos, a nigdy, absolutnie nigdy w historii ludzkości, zderzenie nieprzystających kultur nie kończyło się dobrze. Dlatego Salwadorczycy zaczęli się organizować we własne grupy, spośród których największą i najbardziej ponurą sławę zyskał gang Mara Salvatrucha. Ale Barrio 18 także należało do gangsterskiej czołówki. Tak się składa, że Abergil i jego ludzie również wzrastali w rzeczywistości, która bardziej hartuje niż rozleniwia. Więc Izraelczycy z Maroka szybko porozumieli się z Salwadorczykami z USA. Wineland Boys, podobnie jak inne formacje wywodzące się z Ameryki Środkowej, szukali wsparcia w wojnie z Meksykanami, więc chętnie wchodzili w różne, także zagraniczne alianse. Oprócz współpracy z Abergilami, związali się także z organizacją Ormiańska Siła, operującą na terenie Kalifornii, która wyposażyła Wineland w broń oraz wsparła przy handlu metamfetaminą. Co ciekawe, jeden z liderów ormiańskiej siły. Armen Petrosian został, podobnie jak Lopez, zabity przez killera z gangu Sureno. Tak więc klan Abergilów, wchodząc w układ z Weinland Boys, miał naturalnego sojusznika w Ormianach. A ci ostatni, z kolei, mieli doskonałe przełożenie na grupy przestępcze z byłego Związku Radzieckiego, znane pod umowną nazwą Rosyjska Mafia. Ta zaś... Jak równa z równym, rozmawiała z Sycylijczykami, z kartelami kolumbijskimi czy nowojorskimi klanami, takimi jak choćby Gambino niezła międzynarodówka. Tu dygresja. Ormiańskie podziemie kryminalne miało duże wpływy także w Polsce. Gangsterzy z Kaukazu pojawili się w Warszawie mniej więcej wtedy, kiedy stadion dziesięciolecia stał się największym targowiskiem w Europie i niemal od razu zmonopolizowali na nim handel. Ich lider Aleksander J. pseudonim Said był jedną z najmroczniejszych postaci w stołecznym półświadku. Jego bezwzględność wobec rodaków, którzy nie chcieli uznać jego pozycji, stała się wręcz legendarna. Nie zwykł nikogo przekonywać słownymi argumentami po prostu wysyłał zabójców. Said zmarł na raka wątroby w polskim więzieniu. Tak czy inaczej, Iczak Abergil dzięki swoim międzynarodowym koneksjom mógł planować naprawdę duże przedsięwzięcia. Ale także być częścią wojen gangów narkotykowych. W swojej głośnej książce, Mac Mafia, Zbrodnia Nie ma Granic, wydawnictwo WAB, Misza Gleny, ceniony ekspert w zakresie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, który zresztą zawsze powtarza, że w jednej czwartej jest Żydem, zauważył. W 2003 roku Departament Stanu USA opublikował raport, w którym stwierdzono, że Izrael jest centrum światowego handlu ekstazji z filiami na całym świecie, od Europy po Amerykę Północną. Izraelskie organizacje handlujące narkotykami są głównym źródłem dystrybucji ekstazji do grup w Stanach Zjednoczonych. Do tego celu używa się ekspresowych usług pocztowych. Komercyjnych linii lotniczych, a ostatnio nawet przesyłek lotniczych. DEA, amerykańska agencja do walki z narkotykami, przypis redakcji, sugerowała, że wojny gangów w Nowym Jorku, Las Vegas i Los Angeles o podział zysków z handlu ekstazji, mogą być bezpośrednio powiązane z otwartym konfliktem między rodzinami w Izraelu. To prawdopodobnie nic dziwnego, że izraelscy gangsterzy mieli potężne wpływy w Las Vegas, jako że był to niegdyś rewir najsławniejszego żydowskiego przestępcy w Ameryce, nieżyjącego mejera Lanskiego oraz jego protegowanego, back sigla. Lanski był jednym z niewielu kryminalistów, których Izrael wydał Stanom Zjednoczonym. Czy więc rzeczywiście Abergill, rozwijając swą karierę w Stanach Zjednoczonych, jechał na legendzie Lanskiego? Czy może jednak korzystał z dobrych relacji nawiązanych przez Żydów znacznie młodszych od legendarnego bosa? Bo Lanski nie zajmował się handlem ekstazji i robił pieniądze na czymś zupełnie innym. O wiele bardziej interesowały go choćby kasyna i ich budowa i zyski, jakie przynosiły. I tu są pewne podobieństwa między braćmi Abergilami a Imperium Lanskiego. Bo ci pierwsi również postanowili położyć rękę na zyskach z hazardu. I tego legalnego, i tego nielegalnego. Pod skrzydłami klanu w kilku miastach Izraela powstały domy gry, znajdujące się poza kontrolą fiskusa. Działały na tyle sprawnie, że bracia postanowili wejść w temat jeszcze głębiej. Nie tylko w Izraelu. Zdecydowali się otworzyć kasyno w Rumunii, kraju, który jeśli chodzi o funkcjonowanie hazardu, był niezwykle liberalny, a jego władze nie wnikały w to, kto, jak i ile zarobił przy stole z ruletką czy blackjackiem. Dzięki współpracy z firmami deweloperskimi budującymi rezydencje w izraelskich kurortach, Abergilowie zgromadzili wystarczające fundusze na te inwestycje. Jednak inne mafijne rody także miały ochotę na choćby część rumuńskiego tortu. Jednym z nich był klan Muslich, w niektórych źródłach Mosli, w którym ważną rolę odgrywał Szaj Musli. Władzę dzielił z bratem Josim, wywodzący się z Hatikwy, czyli z południowej części Tel Awiwu. Szaj również chciał mieć kasyno w Rumunii i jeździł do Bukaresztu wraz ze swym przybocznym, Szymim Anu, aby jak najszybciej przekuć pomysł w czyn. Udało się. Musli zaczęli zarabiać na hazardzie w kraju Drakuli. Bracia Abergilowie uznali to za sygnał do wojny, bo przecież rumuński tort mógł nie wystarczyć dla wszystkich. Poza tym obie organizacje przestępcze miały ze sobą napięku już od dawna, tocząc boje także w Izraelu. Wojna była krwawa, bo obie mafie dysponowały podobną siłą i nikt nie zamierzał ustąpić. Klan Muslich miał wielu wrogów, którzy przystępowali do sojuszu z Abergilami. Szczególnie przydatna okazywała się grupa Aviruchana, wyjątkowo bezwzględnego bandyty. O ruchanie zrobiło się głośno w 2015 roku, gdy media doniosły o zamachu bombowym w Haszaron, Sharon, w którym zginął sprzedawca owoców Szaj Bahar. Bahar, który rzekomo miał dług u Ruhana i nie zamierzał go zwrócić, dysponował dużą wiedzą i zgodził się złożyć w tej sprawie zeznania. Metody, jakimi ludzie Ruchana przekonywali do zwrotu pieniędzy, były jak z gangsterskiego podręcznika. Pewnego dnia bandyci dopadli nieszczęśnika w restauracji i pocieli mu nożem ramię. Nękali go na tyle dotkliwie, że Bachar postanowił się schronić pod skrzydłami policji. W momencie zamachu bombowego Ruhan znajdował się wprawdzie w areszcie śledczym, ale miał na tyle długie ręce, że dopadł Bachara i wysłał go tam, skąd już nie mógł składać zeznań. Kiedy izraelska policja i Interpol zaczęły deptać gangsterom po piętach, bosowie obu zwaśnionych stron wyjechali jak się to mówi w gangsterskim slangu na wystawkę. Czyli uciekli do kraju, w którym nie musieli się obawiać organów ścigania. W tamtym czasie, czyli około 2013 roku, takim państwem była Republika Południowej Afryki. Co ciekawe, mniej więcej w tym samym czasie ukrywali się tam dwaj Polacy. Janusz G., pseudonim Graf, znany boss polskiego półświadka, oraz Janusz Lazarowicz, były szef XIV Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. Obaj byli podejrzani o udział w zabójstwie inwestora giełdowego Piotra Głowali i przestępstwa finansowe. Zapewne zarówno członkowie klanu abergilów, jak i muslich, czuli się tam bezpiecznie, bo nie rękała ich policja, ale przecież nikt nie powiedział, że w mafijnej wojnie nastąpiło zawieszenie broni. W listopadzie 2013 roku, na przedmieściach Johannesburga znaleziono ciało simiego Anu. Killer oddał kilka strzałów w jego stronę, po czym zbiegł. Parę lat wcześniej trafił do więzienia jego brat Josi, skazany za usiłowanie zabójstw. Chodziło o ludzi z kręgu klanu Abergilów, choć sam boss, Itzhak, był już wtedy w zakładzie karnym i to w zupełnie innej części świata, czyli w Izraelu. Tak naprawdę kariera Itzhaka zakończyła się w sierpniu 2008 roku. Wtedy został aresztowany wraz z bratem Meyrem w związku z zabójstwem 31-letniej pracownicy socjalnej Margarity Lautin, która stała się przypadkową ofiarą mafijnych porachunków. Był piękny letni dzień. Lautin razem z mężem i córkami spacerowała modną nadmorską promenadą w Bat Yam, kurorcie znajdującym się na południe od Tel Awiwu, w bezpośrednim sąsiedztwie starej Jafy. Rodzina zasiadła w restauracji. Do lokalu wkroczył killer i zaczął strzelać z broni automatycznej. Strzelał na oślep, zupełnie jakby chciał zabić wszystkich, którzy siedzieli przy stolikach. Margarita zasłoniła ciałem córkę i wtedy trafiło ją kilka kul. Zmarła na miejscu. Tylko ona poniosła śmierć. Wielu innych zostało rannych. Policja szybko ustaliła i sprawców i motyw. Oczywiście zabójcom nie chodziło o Lautin, ale o dwóch gangsterów z konkurencyjnych grup przestępczych Ramiego Meira i Motiego Hassina. Oni również spędzali dzień w Batiam. Nie spodziewali się, że podąża za nimi śmierć w osobie Ronena Ben-Adiego, którego na miejsce zbrodni przywiózł Simon Sabach. Śledczy nie mieli wątpliwości, że killerzy działali na zlecenie kierownictwa klanu Abergilów. Opinia publiczna była w szoku i oburzona. Policja już nie mogła udawać, że nie wiadomo, kto tak naprawdę rządzi półświadkiem i kto wydaje wyroki śmierci. Co ciekawe, do zabójstwa doszło w czasie, gdy nastąpiło odprężenie w stosunkach izraelsko-palestyńskich. Od lipca obowiązywało zawieszenie broni w gazie. Zrobiło się o wiele spokojniej. Ludzie przestali się obawiać pocisków wystrzeliwanych ze strefy gazy. Kurort Bat Yam dzieli od niej jedynie około 50 kilometrów, więc być może, gdyby nie zawieszenie broni, rodzina Margarity Lautyn nie wybrałaby się nad morze. Wprawdzie wkrótce sytuacja polityczna znów się zaogniła. W listopadzie 2008 roku zaczął się kolejny akt konfliktu w gazie. Ale wtedy, w sierpniu, wydawało się dziwne, że władze są w stanie rozwiązywać trudne problemy palestyńskie, a zupełnie sobie nie radzą z zagrożeniem, jakie stanowi mafia. Tym razem policja nie zamierzała się bawić w półśrodki, zadowalając się płotkami, ale aresztowała grube ryby i chaka. Oraz Meira. Oczywiście zarzuty nie mogły dotyczyć jedynie zabójstwa pracownicy socjalnej. Ostatecznie chodziło o gangsterów poszukiwanych na całym świecie. 26 sierpnia prokuratura w Jerozolimie postawiła braciom kolejny zarzut tym razem nakłaniania do zabójstwa dilera narkotykowego samego Atiasa, który został zastrzelony na przedmieściach Los Angeles. Atias był jednym z zaufanych rodziny Abergilów, i przez ręce jego oraz jego kompanów przechodziły wielkie ilości ekstazji, docierające na zachodnie wybrzeże USA. Trudno ustalić, czy rzeczywiście tak było, ale zdaniem braci oraz ich sojuszników z Wineland Boys Atias przytulił 350 tysięcy tabletek narkotyku o wartości kilku milionów dolarów i nie zamierzał się dzielić zyskami. Dlatego latynoski cyngiel strzelił mu w głowę w sierpniu 2003 roku w Sherman Oaks. Easthack Abergill początkowo zapewniał, że nie ma nic wspólnego z Ameryką, ale w końcu przyznał, że Atias bruździł w rodzinnych interesach i to na dużą skalę. Jednak za zabójstwo odpowiedział kto inny, należący do najbliższego kręgu współpracowników braci Moshe Malul. Bo to on na miejscu, czyli w Kalifornii, kierował egzekucją, choć strzał oddał członek gangu z Wineland. Do dziś nie ustalono tożsamości cyngla. Wiadomo jedynie, że wystawił mu go właśnie Malul oraz jego kumpel Luis Sandoval. Od pewnego czasu jeździli za atiasem, by ustalić jego rozkład dnia. Amerykański sąd po kilku latach od zamachu ostatecznie skazał Malula na 15 lat więzienia. Pętla na szyi klanu Abergilów zaczęła się zaciskać. W 2009 roku władze USA wystąpiły do władz w Jerozolimie o ekstradycję Itzhaka i Meira, także Malula, który wrócił do ojczyzny, obawiając się amerykańskich organów ścigania. Meir przed wylotem krytykował w izraelskiej telewizji amerykański wymiar sprawiedliwości. Tam nie skazują zawodowcy, ale zwykli ludzie, czyli ława przysięgłych. Prokuratorowi łatwo ich przekonać o winie oskarżonego. I dodał: Jeżeli zażądają ode mnie, abym się przyznał do zabójstwa Kennedy'ego i obiecają mi wolność, przyznam się. Powiem wszystko, byle tylko nie siedzieć za kratkami. Tak czy inaczej, potęga klanu Abergilów zaczęła się kruszyć. Jak wyliczyła policja, w 2004 roku gang zainwestował dziesiątki milionów szekli w rozmaite nieruchomości. Zarządzał 37 firmami, dysponował 48 apartamentami i 56 samochodami. Główne źródło zysku stanowiły narkotyki. Jednym z portów, którymi wysyłał je za ocean, była Antwerpia. Korzystał także z portów holenderskich. Dlatego w maju 2008 roku Boss wraz z kilkoma wspólnikami został skazany in absentia przez sąd w Antwerpii na 5 lat więzienia. Oczywiście wyroków było więcej, wydanych w różnych krajach świata. Zdawał sobie sprawę, że wcześniej czy później przyjdzie mu zapłacić za swoje winy i doskonale przygotował się do roli oskarżonego. Rozdział trzeci. Zaczytany w niczem. Itzhak Abergil Urodzony w lutym 1969 roku, lubi pozować na self-made mana, który dzięki własnemu uporowi stał się intelektualistą, ba filozofem, który szczególnie upodobał sobie teksty niczego. Podobnie jak gangsterzy z Salwadoru, podkreśla, że wyrósł w skrajnej nędzy, w przemocowym środowisku i od dzieciństwa musiał walczyć o swoje. Jako dzieciak nie umiał czytać, ale doskonale rozróżniał rodzaje broni, bo w ich domu zawsze ktoś ukrywał pistolet czy karabin. Podobno zawsze był głodny, więc już w wieku trzech lat kradł w sklepach spożywczych najchętniej tureckie słodycze. Jako nastolatek sam zaczął sprzedawać, oczywiście, nie chałwę czy baklawę, ale narkotyki, które dostarczał mu brat Narkoman. Na pierwszy ogień poszedł haszysz i heroina, zwana potocznie perską kokainą. Wkrótce zyski z tego były naprawdę spore. Matka, która od rana do wieczora musiała harować za liche pieniądze, nie mogła zbyt wiele czasu poświęcić swoim synom. Ojciec czasu miał więcej, ale przeważnie spał pijany, a budził się tylko po to, aby nalać sobie kolejną szklankę. Ojca zastąpił Itzhakowi dopiero Szmaja Angel. Legenda izraelskiej gangsterki lat 80. Panowie spotkali się w więzieniu i tam stary Bos zwrócił uwagę na młodego chłopaka, który chciał się uczyć przestępczego fachu. Lekcję Angel rozpoczął od nauki pisania i czytania. Pewnie uważał, że nawet gangster musi odróżniać napis bank od napisu Komenda Policji. I tak Abergil pokochał książki, choć trudno stwierdzić, czy za doborem lektur także stoi Szmaja Angel. Ten ostatni zmarł na raka płuc w 2004 roku, ale zdążył się jeszcze przekonać, że uczeń przegonił Mistrza i to o kilka długości. Co ważne, przekonał się, będąc już człowiekiem wolnym, bo w 2003 roku został przedterminowo zwolniony z więzienia, w którym siedziało za zabójstwo dwóch handlarzy narkotyków Michaela Namiasa i Szulamita Szelliego. Sąd penitencjarny uznał, że Szmaja Angel odpokutował już swoje grzechy, a poza tym wziął pod uwagę jego ciężką chorobę. Szmaja nawet w rozkwicie swojej przestępczej kariery starał się sprawiać wrażenie człowieka przestrzegającego prawa. Kiedy zabrakło mu pieniędzy na opłacenie podatków, sprzedał na czarnym rynku kilka sztuk swojej broni. O takich ludziach mówi się człowiek nietuzinkowy. Być może dlatego w 1980 roku związała się z nim zjawiskowo piękna Sara Levy, która już po rozwodzie stała się znaną izraelską pisarką. Czy i ona zawdzięcza Szmaji pasję do literatury? Raczej nie, bo zanim go spotkała, studiowała na Uniwersytecie w Tel Awiwie biblistykę i literaturę. Jeśli już coś mu zawdzięcza, to kilka miesięcy aresztu, do którego trafiła w związku ze wspomnianą sprawą zabójstwa Namiasa i Szeliego. Dość szybko została uniewinniona i wtedy podjęła decyzję, że nie chce już dłużej dzielić życia z gangsterem, który zresztą trafił za kratki na wiele lat. Ale przez pewien czas ludzie traktowali parę jako izraelską odpowiedź na legendę Bonnie i Klejda. Powstała nawet o nich piosenka Dance Floor, którą wykonała popularna piosenkarka Jehudit Rawic. Przyszła pisarka jeszcze raz trafiła do aresztu, tym razem za posiadanie narkotyków, ale w końcu poświęciła się literaturze. Jej pierwsza książka, przekładając na polski Anioł i Diabeł, to coś w rodzaju spowiedzi z życia w cieniu mafii. Temat mafii stał się w Izraelu niezwykle popularny. Przebojem okazała się talia kart do gry, w której w miejsce asa, króla czy królowej pojawili się najsłynniejsi bosowie. Wśród nich także Sara, która pokazuje środkowy palec, w prawej ręce dzierży pistolet, a w uszach ma kolczyki z trupią czaszką. Gdy odwrócimy kartę do góry nogami, zobaczymy subtelną intelektualistkę wpatrzoną w książkę. Co ciekawe, w tej talii rolę Jokera odgrywa bliżej nieokreślony, skorumpowany polityk, który dziwnie przypomina byłego premiera, Ehuda Olmerta, swego czasu oskarżonego o przestępstwa korupcyjne. Wróćmy do Itzhaka Abergila. Pierwszym dziełem, które zrobiło wielkie wrażenie na przyszłym szefie potężnego klanu Abergilów, był Atlas Zbuntowany, autorstwa Ayn Rand, pseudonim Alice Rosenbaum. Amerykańskiej pisarki pochodzenia żydowskiego. W skrócie powieść jest o tym, jak ludzie wywodzący się z elity buntują się przeciwko państwu i jego represyjnej polityce i dołączają do świata przestępczego. Abergil przyznał, że lektura Atlasa była dla niego odkryciem. Coś w nim obudziła, coś odmieniła, do czegoś przekonała. Być może do tego, że państwo to samo zło i ten kto występuje przeciwko niemu, kto je okrada, wcale nie zasługuje na potępienie. Oczywiście trudno powiedzieć, czy Abergil faktycznie doznał takiego olśnienia w czasie odsiadki, czy może po latach stworzył sobie legendę, która miała w oczach opinii publicznej uczynić z niego pozytywnego buntownika, a nie pospolitego kryminalistę. Niewykluczone, że wśród jego ulubionych lektur był także Stary Testament, na co może wskazywać fakt, że przed sądem nie przedstawił się krótkim Itzhak Abergil, ale dobrze przemyślaną konstrukcją. Mogę Wam powiedzieć, kim jest Itzhak, ale nie kim jest Abergil. Zrozumiecie to, kiedy dowiecie się, kim jest Itzhak. Czy trochę nie przypomina to słów. Jestem, który jestem? Jakimi Bóg przedstawił się Mojżeszowi? Przez pewien czas przebojem mediów był zapis rozmowy, właściwie przesłuchania, pomiędzy prokuratorem, który prowadził sprawę grupy Abergila, a podejrzanym. Rozmowa toczyła się wokół ulubionych książek Bossa. Wydaje się, że przedstawiciel organów ścigania, Nissim Miron, chciał wykazać, że ludzie pokroju Abergila niektórych dzieł po prostu nie powinni brać do ręki. Takich jak źródło wspomnianej Ayn Rand. Jego bohater, młody architekt Howard Rourke, ceni tylko to, co powstaje zgodnie z jego upodobaniami. Wszystko inne jest niewiele warte. Prokurator zagaił. Co zrobi Howard z budynkiem, który nie powstał na podstawie jego projektu? Wysadzi go w powietrze, odparł Abergil. I to jest lekcja, jaką wyniósł pan po lekturze książki Rand? Że jeśli coś się bohaterowi nie podoba, jeśli coś jest nie po jego myśli, to należy to wysadzić w powietrze? Zrobić to, co zrobił pan na ulicy Jechudy Halewiego? Miron przyparł do muru podejrzanego, nawiązując do zamachu na Zewa Rosensteina. Riposta Abergila była natychmiastowa i celna. No, co za niesmaczne porównanie. Może powinien pan poprosić o wybaczenie te osoby, które ucierpiały tamtego dnia? Także te, które zginęły, zamiast porównywać je do postaci z jakiegoś filmowego scenariusza. Prokurator jednak drążył dalej, przywołując najsłynniejsze dzieło niczego, taką rzeczę Zaratustra, również znajdujące się na liście ulubionych lektur Abergila. Zdaniem Mirona książka niemieckiego filozofa zawiera elementy faszystowskie i gloryfikuje nadczłowieka, który przejmuje władzę nad światem w realiach, gdy Bóg nie żyje. I że Bos miałby ochotę stać się takim właśnie nad człowiekiem. Jednak słowa prokuratora oburzyły tę część izraelskiej opinii publicznej, która uważała, że Nietzsche nie miał nic wspólnego z ideologią III Rzeszy, a jego książki zostały wykorzystane przez faszystów wbrew intencjom filozofa, rozmiłowanego w kulturze antyku. Historyk Zef Golan, autor książek o niczem, powiedział – Smutna to refleksja na temat naszego społeczeństwa, że pospolity przestępca wie o niczym więcej niż prokurator, który skończył izraelskie uniwersytety. Erudycyjne, choć przyznajmy, szemrane popisy Itzhaka Abergila, to dość typowy repertuar przestępców wywodzących się z klas niższych, którzy chcą udowodnić, że dzięki własnemu uporowi i ambicji zrównali się z intelektualną elitą. Kiedyś, kiedy byłem redaktorem pisma Focus Śledczy, odbierałem setki telefonów od osób osadzonych w zakładach karnych. Wiele z nich prosiło mnie o książki, niekoniecznie moje, żaląc się na tragicznie skąpe zasoby więziennych bibliotek. Osadzeni prosili głównie o pozycje raczej rozrywkowe, ale zdarzali się tacy, i było ich niemało, którzy pobyt za kratami traktowali jako szansę na gruntowne przebudowanie osobowości. Jedna z takich rozmów szczególnie zapadła mi w pamięć. Osadzony prosił o kilka kryminałów, coś w stylu Ladlama czy Dana Browna, a na koniec zaznaczył, że musi być też Platon. O jakie konkretnie dzieło panu chodzi? Może o obronę Sokratesa czy coś innego? zapytałem. Wszystko mi jedno, może być obrona, może być coś innego, odparł. A dlaczego akurat Platon? Myśli pan, że to pana wciągnie? Wszyscy mówią, że jak ktoś chce się wyrabiać, udawać przypis autora na inteligenta musi czytać Platona. A dlaczego Pan chce się wyrabiać na inteligenta? Bo niedługo będę stawał do sprawy i muszę dobrze wypaść. Nie chcę, żeby mnie potraktowano jak jakiegoś przygłupa, ale faceta łebskiego kumatego. Wysłałem mu kilka książek w tym coś z greckiego Antyku, ale już nie pamiętam, co to było. Nie mam też pojęcia, czy facet dobrze wypadł przed sądem, bo nigdy więcej się do mnie nie odezwał. Wydaje się, że Abergill, który postawił na twórczość niczego i rend, zrobił rozsądniej. Zgrabne wplatanie do przesłuchań czy zeznań, cytatów z autorów XIX i XX wiecznych robi większe wrażenie niż odwoływanie się do mądrości filozofa sprzed tysięcy lat. Ale dlaczego Abergilowi tak bardzo zależało na tym, żeby traktowano go jak erudytę? Przecież show, który robił podczas przesłuchań przed prokuratorem czy przed sądem, mógł mu bardziej zaszkodzić niż pomóc. Żeby to zrozumieć, trzeba sięgnąć do korzeni Abergila. To, że wychował się w biednej rodzinie, prawie bez ojca, to tylko część prawdy. Przede wszystkim pochodził z mniejszości, która była prześladowana, a przynajmniej gorzej traktowana, gdziekolwiek rzucił ją los. Wywodził się z marokańskich Żydów, którzy przybyli do Izraela tuż po powstaniu państwa. Pierwsza fala migracji z Maroka do Ziemi Świętej trwała kilka lat i często odbywała się nielegalnie. Dlaczego w ogóle marokańscy Żydzi musieli opuścić Atlas i szukać nowego domu? Otóż, kiedy po II wojnie światowej stało się jasne, że Maroko wyzwoli się spod francuskiego panowania i ogłosi niepodległość, tamtejsi Żydzi zaczęli się bać o własne bezpieczeństwo. O ile Paryż, przynajmniej przez jakiś czas, zapewniał im przyzwoity byt i poczucie, że nie są obywatelami drugiej kategorii, o tyle Arabowie czy raczej Berberowie zamierzali zmienić politykę wobec nich i głośno o tym mówili. Zresztą ta francuska przychylność też miewała różne oblicza. Za czasów rządów Vichy i jego szefa, marszałka Filipa Petena, bardzo wzmogły się represje wobec tamtejszych Żydów, zresztą zgodne z polityką III Rzeszy i jej sojuszników. Co ciekawe, przeciwny tej nagonce na Żydów był ówczesny sułtan Maroka, a późniejszy król Muhammad V. To on oparł się żądaniom Hitlera, aby wygnać Żydów z kraju którzy gdyby tak się stało, niechybnie trafiliby do obozów koncentracyjnych. Miał nawet powiedzieć, że w jego kraju nie ma ani Żydów, ani Arabów, tylko są po prostu Marokańczycy. Jednak kiedy wstąpił na tron w 1957 roku, ta względna życzliwość nie przełożyła się na politykę państwa wobec Żydów. Owszem, nikt ich z kraju nie wypędzał, ale bardzo ograniczono ich prawa. Jeden z zakazów, wprowadzony zresztą pod naciskiem Ligi Arabskiej w 1959 roku, głosił, że Żydzi z Maroka nie mogą emigrować do Izraela, ani by dokąd mieliby się udać. Dlatego ci, którzy chcieli opuścić Maroko, by osiedlić się w ziemi obiecanej, uciekali nielegalnie przez Francję i Hiszpanię, korzystając ze wsparcia międzynarodowych organizacji żydowskich. Współcześnie są drugą co do liczebności społecznością Izraela. Trudną do oszacowania. Według spisu ludności jest ich pół miliona, a według Światowej Federacji Żydów Marokańskich dwa razy tyle. Jednak trudności z asymilacją sprawiają, że cały czas pozostają na marginesie codziennego życia. I to właśnie poczucie, że są czasem traktowani jak niechciani przybysze, doprowadziło do rozmaitych buntów których kulminację stanowiło powstanie ruchu Izraelskich Czarnych Panter, działających na początku lat 70. W jakimś sensie to przedsięwzięcie pokazało marokańskim Żydom, że są w stanie się organizować, działać w konspiracji i sięgać po przemoc. Premier Golda Meir określiła ich mianem niezbyt przyjemnych ludzi. Niezły eufemizm, prawda? Czym była organizacja Czarne Pantery? Nazwa miała się kojarzyć z ruchem, który w Stanach Zjednoczonych przyciągnął tysiące Afroamerykanów. Powstały w połowie lat 60. w USA promarksistowski ruch stawiał sobie za cel poprawę bytu czarnoskórej ludności. Natomiast jego izraelski odpowiednik postulował lepsze traktowanie Żydów pochodzących z Afryki Północnej, zwanych Mizrachijczykami. Jak przyznał po latach jeden z założycieli ruchu, wywodzący się z Maroka. Sadia Marciano, skojarzenie z amerykańskimi panterami miało wywołać panikę rządzących, w szczególności premier Goldymeier. Zaczęło się w Musraże, na przedmieściach Starej Jerozolimy. Ta niegdyś zamożna, elegancka arabska osada po wojnie palestyńskiej w latach 1947-1949, znanej u nas jako wojna domowa w mandacie Palestyny, zubożała i podupadła. Traktowano ją jak relikt czasów, gdy rządzili tu Arabowie. To właśnie w tej osadzie zamieszkało wielu marokańskich Żydów. Po wojnie sześciodniowej 1967 roku władze uznały, że Musrara marnuje swój potencjał i że należy wyburzyć stare zabudowania, a w ich miejsce wznieść eleganckie domy. Kto miałby w nich zamieszkać? Na pewno nie mizrachijczycy, ale na przykład imigranci z krajów Związku Radzieckiego. Aszkenazyjczycy, czyli w największym skrócie Żydzi z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, spośród których wywodziła się elita ówczesnej władzy, mieli o wiele wyższe notowania urządzących. Wtedy marokańscy Żydzi postanowili zakomunikować, że ich cierpliwość i wyrozumiałość się skończyła. W marcu 1971 roku wystąpili do jerozolimskiego ratusza o pozwolenie na zorganizowanie demonstracji, ale go nie dostali. Policja uznała, że wśród inicjatorów protestu jest zbyt wiele osób z przeszłością kryminalną. Ostatecznie zgoda jednak została wydana, ale z zastrzeżeniem, że demonstranci mają się trzymać z dala od centrum miasta. Ci jednak zlekceważyli to zastrzeżenie i kilkaset osób zjawiło się ze sztandarami przed ratuszem. Oprócz marokańskich Żydów w tłumie znalazło się wielu studentów czy intelektualistów izraelskich, głównie o lewicowych poglądach. Demonstracja przebiegła dość spokojnie. O wiele bardziej gwałtowny charakter miały uliczne manifestacje, także nielegalne, do których doszło w maju 1971 roku. Wówczas liczba demonstrantów wzrosła do kilku tysięcy, a przeciwko nim wystawiono elitarne siły policyjne. Członkowie panter rzucili w stronę mundurowych butelki z koktajlem mołotowa, a policja zrewanżowała się ostrzałem z armatek wodnych. Wiele osób trafiło do aresztu, a następnie przed oblicze sądu. To był chrzest bojowy organizacji, która Pewnie trochę na fali rebelii, jakie wtedy ogarnęły niemal cały świat, zyskała wielu sympatyków, także poza Izraelem. Pewnie także dlatego, że w przeciwieństwie do innych organizacji, które wyrosły na gruncie wydarzeń 1968 roku, takich jak niemiecka frakcja Czerwonej Armii czy włoskie czerwone brygady, izraelskie pantery nie sięgały po terrorystyczną przemoc, ale raczej skupiały się na działaniach propagandowych w wielu krajach świata. W kolejnych latach ruch panter został mocno zinfiltrowany przez policję. Miała w nim swoich informatorów i nieco ugłaskany przez władzę. Jego członkowie przestali demonstrować na ulicach i wkroczyli do oficjalnej polityki, a także mediów. Zresztą po wojnie Jomki Pur 1973 roku walka z władzą, której z wielkim trudem udało się odeprzeć agresję krajów arabskich, nie przyniosłaby panterom chwały. Wielu marokańskich Żydów zrobiło imponujące kariery polityczne, jak choćby były minister obrony Izraela Amir Perez czy wicepremier Dawid Levi. Ale tacy jak Itzhak Abergil doskonale wiedzieli, że to tylko mydlenie oczu, że prawdziwy mizrachijczyk, jeśli chce, aby go szanowano, musi wziąć wrogów za twarz, a nie układać się z nimi. Za co Itzhak trafił po raz pierwszy do więzienia? Gdy miał 17 lat, zabił narkotykowego dealera. Mimo młodego wieku, nie dał się zdominować przez o wiele starszych recydywistów, i szybko stał się liderem spacerniaka i człowiekiem, wobec którego należy być ostrożnym. Po wyjściu z więzienia i po śmierci brata Jakowa, który zginął w zamachu, Itzhak przejął rządy w rodzinnej grupie i niemal od razu wszedł w interesy na międzynarodową skalę. Bracia podczas jego odsiadki nawiązali wiele kontaktów także za oceanem i teraz wystarczyło odcinać kupony od współpracy. Oto przykład. W 1998 roku klan Abergilów wspólnie z grupą Awiego Ruchana, wówczas jednego z najpotężniejszych izraelskich bosów, kupił w Peru 800 kg kokainy. Jej rynkową wartość można było liczyć w milionach dolarów. Transport takiej ilości białego proszku przekraczał możliwości i braci, i Ruchana. Udało im się przekonać pewnego biznesmena, że za przysługę dostanie całkiem sensowne wynagrodzenie. ów biznesmen nazywał się Sammy Beaton. Był Izraelczykiem z kanadyjskim paszportem i miał dobrze prosperującą firmę budowlaną w Kanadzie, która budowała także w Izraelu. Wprawdzie mieszkaniec Montrealu zarabiał bardzo duże pieniądze budując luksusowe osiedla, w tym prestiżowe Sanke-Ki w starym porcie w swoim mieście, ale ten, kto ma dużo, przeważnie chce mieć więcej. Poszedł więc z gangsterami na układ. Przewiezie kokainę w felgach olbrzymich pojazdów budowlanych i schowa w swoich magazynach. Następnie narkotyki zostaną sprzedane, a Beaton za pośrednictwem swojej firmy zalegalizuje zysk czyli wypierze brudne pieniądze. Wynagrodzenie za tę przysługę strony ustaliły na 10%. Pieniądze już w formie czystej Biton wysyłał na różne sposoby. A to na konto swojego współpracownika, a to poprzez kurierów, którzy latali z Kanady do Izraela z pieniędzmi poupychanymi po kieszeniach. Wspomniany współpracownik który zresztą poszedł na układ z policją i złożył zeznania obciążające Bitona. Kilkakrotnie spotykał się z Abergilem w różnych krajach europejskich i tam przekazywał mu pieniądze. W sumie Biton wyprał około 10 milionów dolarów i wydawało się, że nikt nie wykryje jego interesów z mafiozami. Ale gdy zaczęło się wielkie śledztwo dotyczące przestępczości zorganizowanej w Izraelu, znane jako sprawa 521, przyjrzano się wszystkim interesom mafii, a tym samym jej drugoplanowym aktorom. I tak Biton został zatrzymany i postawiony przed sądem. Stało się to ponad 10 lat po tym, jak przetransportował kokainę do Kanady. Wyrok? 18 miesięcy czyli jedynie półtora roku. Prawdopodobnie bardziej zabolała dewelopera kara finansowa. Nakazano mu zapłacić 4,5 miliona szekli, czyli ponad 1,5 miliona dolarów odszkodowania ofiarom zamachów klanu Abergilów na Zewa Rosensteina. Beaton był zaskoczony, bo przecież nie miał nic wspólnego z zamachami pewnie nawet nigdy nie widział bossa konkurencji ale sąd uznał, że to między innymi pieniądze pochodzące z Kanady pomogły sfinansować zamach. Biton początkowo zapewniał, że nie miał pojęcia, że w felgach pojazdów budowlanych znajdowała się kokaina, a jeśli tam była, to kto się tam schował bez jego wiedzy. Ale zeznania wspomnianego współpracownika, określonego mianem pan G.G., przekonały go, że nie ma co iść w zaparte. Dodatkowo, sąd nakazał zajęcie nieruchomości na przedmieściach Tel Awiwu, budowanej przez dewelopera oraz jego syna Nira Dawida. Z pewnością śledztwem w sprawie bitona interesował się sam Zev Rosenstein. Nie mogło być inaczej, skoro sąd uznał, że za pieniądze pochodzące ze wspólnego przedsięwzięcia bitona i klanu abergilów sfinansowano zamach na niego. Ale on sam też miał kłopoty. To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji audioteki.